Na samym początku, jeszcze przed samym materiałem, zachęcam Państwa do wejścia na stronę finansowedukacja.com w zakładkę Forum Discord. Jest to nasza najnowsza praca. Tak naprawdę, jedyna praca, którą obecnie mamy, która jest stare, stale aktualizowana. I tam poruszamy wszelkie tematy związane z rynkiem kapitałowym od omówienia poszczególnych sektorów, jak do tego podchodzić, które sektory są ważniejsze, które mniej, w jakiej fazie hossy. Po budowę portfela, przykładowe portfele inwestycyjne od rynku chińskiego rynków rozwijających się po rynek europejski, czy a, też globalny rynek akcji, oczywiście uwzględniając Stany Zjednoczone, strategie ETF, najlepsi zagraniczni brokerzy i aplikacje fintech oraz banki zagraniczne, no i mój ulubiony temat, czyli rozwinięcie tematu cykli rynkowych i cykli politycznych, jak do tego podchodzi, jak to wykorzystywać z na poszczególne państwa rynki, jak to wykorzystać z punktu widzenia inwestora indywidualnego. Dlatego zachęcam Państwa do wejścia na stronę finansowa edukacja. W każdym tygodniu jest co najmniej jeden materiał, większy na Discordzie, więc jest to idealna okazja, żeby mogli Państwo zdobyć dodatkowe informacje, które mogą dać przewagę. Większość z nich daje przewagę. W inwestowaniu i myślę, że każdy inwestor, niezależnie od poziomu doświadczenia, będzie. Tą pracą zainteresowany. Dlatego zapraszam finansoweedukacja.com, zakładka forum Discord. Witam serdecznie w dzisiejszym materiale. Dzisiaj mówimy segment przewodników. Ta prezentacja oczywiście omówi pewne techniki, natomiast ja do tego podejdę w kwestiach bardziej inwestycyjnych, czyli zwrócimy uwagę na to, co jest istotne w kontekście inwestora. Jeżeli chodzi o segment hub przewodników. Na co zwracać uwagę? Jakie są problemy? Jakich problemów, co na, na, jakich problemów należy wyszukiwać w kontekście inwestycji? I, więc to będzie takie ogólne omówienie dla osób, które w ogóle nie wiedzą o co chodzi. I które zastanawiają się, jaka jest różnica pomiędzy Taiwan Semiconductor a Nvidia. Albo jaka jest różnica między Nvidia a Lab Research Corporation. A więc odpowiemy na to pytanie i ja od siebie będę dodawać takie ciekawostki inwestycyjne, które moim zdaniem są przydatne. Żeby ten materiał nie był akademickim opracowaniem, tym bardziej, że ja nie w każdym segmencie wiem wszystko oczywiście, to jest jasne. Natomiast prezentacja jest jako pewien element dodatku, ja nie będę postaram się w Minimalnym stopniu czytać, co tu jest przedstawione po prostu własnym językiem, w prosty sposób opisać Państwu, o co tutaj chodzi. Natomiast, zanim przejdziemy do tego segmentu, do tego tematu, na początku czas zwrócić uwagę na jedną rzecz. Ja o tym będę mówił na Discordzie, i tak w ogóle, jak ktoś poszukuje bardzo dokładnych analiz tego segmentu to zachęcam do wejścia na stronę finansowaedukacja.com, zakładka Discord, tam będzie więcej tych materiałów. Na YouTube też będą analizy niektórych firm, tylko zagęszczenie i ilość czasowa tych materiałów tam będzie e, znacznie większa. Więc e, jak ktoś jest zainteresowany takimi szczegółami, kogoś to interesuje albo chce zainwestować w ten segment większą ilość pieniędzy, oczywiście to nie jest prawda inwestycyjna, e, to i zastanawia się, czy wie coś, czego inni nie wiedzą, to zachęcam do wyjścia na stronę i sprawdzenia tego. Natomiast dzisiaj, e, na samym początku, chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Półprzewodniki, które są kluczowym elementem technologii, tak naprawdę fundamentem szeroko rozumianej technologii i wszelkiej elektroniki. Wszelkiej. Czyli tak naprawdę są budulcem świata hardwareu. E, są zawsze wyceniane jako cykliczne. Zawsze. To tworzy pewne problemy i okazje. Na czym polega ten problem? Problem polega na tym zasadniczo, że w przeszłości półprzewodniki były znacznie bardziej cykliczne niż dzisiaj. Dlaczego? Bo działały bardziej w świecie, który był uzależniony od konsumenta. Czyli działały w Oczywiście z wieloma pośrednikami, bardziej w modelu B2C niż B2B. I dominowały w segmencie elektroniki użytkowej plus oczywiście inny świat. nie jest tak tylko, że tylko to. Eee, natomiast konsument był istotny, jego zachowania były znacznie bardziej istotne. Natomiast przez to, że na tym segmencie pojawiło, pojawili się gracze i działalność bardziej opiera się na świecie B2B, a sprzedaż w wartości w świecie B2B jest znacznie mniej cykliczna. Ten segment może nie być cykliczny, ale rynek tak go uwzględnia jako cykliczny. Ja pokażę Państwu przykłady też różnych firm i powiem, gdzie jest większa cykliczność, gdzie jest mniejsza. Natomiast, gdzie jest główny problem? Główny problem jest taki, że segment cykliczny, cykliczny jeżeli rynek wycenia coś jako segment cykliczny, jest trudny do wyceny. Znacznie trudniejszy niż segment defensywny na przykład. Dlaczego? Dlatego, bo jeżeli my rozumiemy, że rynek wycenia wszystkie powszechnie znane informacje, nawet jest w stanie wycenić informacje, które są nieprawdziwe lub nieprawdziwe, straszne historie. To tworzy pewne nieefektywności na rynku, zmienia scenariusze wyceny, a ta zmiana tworzy zmienność. Dlatego, jeżeli ktoś inwestuje w segment półprzewodników, musi rozumieć jedną rzecz. Po pierwsze, że może się pomylić. Więc to nie może być. Żaden sektor nie może być główną częścią portfela. Znaczy główno może być, ale nie może być 90% portfela, nawet jeżeli uważamy, że jest świetny, bo możemy się mylić w danym czasie. A po drugie, e, trzeba zrozumieć podstawową rzecz w kontekście sektora półprzewodników, że zmienność, która tam panuje, nie jest dla każdego. Akcje mogą spadać 10-15% 20 podczas jednej sesji. Jest to możliwe. I tylko inwestor, który rozumie siebie, jak jest w stanie się zachować wtedy, kiedy jego wartość portfela spada, jest w stanie inwestować w ten segment. Jeżeli ktoś nie jest w stanie tego wytrzymać i codziennie sprawdza rachunek makrelski. I zadaje sobie pytanie, dlaczego to spadło? Musi wiedzieć, że nie ma żadnego powodu zazwyczaj. Zmiana scenariusza wyceny. Czasami są małe powody. Tak naprawdę Dzielimy każdy, po, każdy powód spadku na trzy segmenty, czyli pierwszy strach przed fałszywie negatywną historią, drugi strach przed mało negatywną historią i trzeci strach przed realnie niebezpieczną historią, która może się sprawdzić. Przez 90% czasu rynku, 75% przepraszam, czasu rynku te dwie pierwsze historie są zazwyczaj najczęstsze. Więc zwróćcie Państwo na to uwagę. To nie jest segment dla każdego. On jest cholernie zmienny. Większość osób tego nie wytrzyma. Można w to inwestować za małą część portfela, bo to jest duża część globalnej gospodarki, ale trzeba mieć z tyłu głowy to, że to jest bardzo zmienne, więc informacje przedstawione w tym filmie nie stanowią porady inwestycyjnej w rozumieniu ustawy na terytorium Rzeczypospolitej, oczywiście. Przejdźmy teraz do segmentów. Omówimy to w sposób najbardziej podstawowy i kluczowy, żeby większość osób rozumiała, o co chodzi. Więc zaczynamy od sprzętu i usług do produkcji i montażu półprzewodników. Mamy tu różny biznes. Co jest ważne, w tej prezentacji nie wymienimy wszelkich biznesów. Bardziej szczegółowe, małe, szalone rzeczy będą na Discordzie i raz na jakiś czas na YouTube w postaci analiz firm. Pojawiła się taka analiza, Tajmas kontakt. Natomiast, dlaczego zaczynamy od tego segmentu? Ten segment jest stosunkowo prosty do inwestycji. Do tego, bo e, sprzęt do produkcji i montażu, czy usługi, które też są z tym związane, do produkcji i montażu, są zdominowane przez tak naprawdę kilka firm. Oczywiście nie wszystkie firmy zajmują się wszystkim i to jest szeroki segment. Natomiast. E, w segmencie, o którym zaraz powiem, czyli w segmencie litografii, tak naprawdę nie ma konkurencji. Jest jedna firma, którą Państwo znacie, i to jest ASML, o którym za chwilę opowiem. Natomiast ten segment świata półprzewodników zajmuje się dostarczaniem sprzętu, które, który służy do, albo do produkcji, albo do poprawy wydajności. W ramach procesu produkcji. Po prawej stronie są wymieniane przykładowe firmy SML, Affiliate Materials, LAM Research i nie wszystkie te firmy zajmują się dokładnie tym samym. Bo tutaj też są różnego rodzaju, w ramach tych firm są maszyny, ale też usługi, które te firmy świadczą w ramach innych podsegmentów tego szerokiego działu, bo to jest szeroki segment, my go musimy skrócić na potrzeby tego filmu. Więc to jest segment stosunkowo prosty do inwestycji, co dla wielu osób powinno być um, dobrą, dobrą informacją, oczywiście zmienność będzie też bardzo brutalna I w ramach tego segmentu wyróżniamy procesy, na przykład Litografii, Którym zajmuje się przede wszystkim ASML i jest liderem, w przeszłości to był Nikon i Canon Natomiast to zostało zmienione i a, ten segment, ze względu na to, że jest bardzo wysoki koszt wejścia W w ten podsektor w ramach kolejnego podsektora sektora półprzewodników nie da, jest tu bardzo ciężka fosa do przebycia. To w praktyce oznacza, że nie ma szans, jeżeli ktoś wyskoczy prędzej czy później, jakaś konkurencja. Ktoś powie, że Chińczycy zrobili coś tam, nie wiem, Brazylijczycy jeszcze inną rzecz, obywatele jakiegoś państwa coś tam. To nie ma znaczenia co zrobili, bo na pewno nie będzie miało to istotnego przełożenia na najbliższe trzy lata. W tym, w tym segmencie siły, które byśmy określili jako siło, yy, siły typowe dla gospodarki bardziej lub mniej kapitalistycznej, ale dla ogólnie rzecz biorąc kapitalistycznej, czyli twórczej destrukcji są powolne. W względu na barierę wejścia. W so, na przykład w, w segmencie software'u bariera jest znacznie mniejsza. I tam siły e, twórczej destrukcji są znacznie silniejsze. Więc to jest dobra zaleta, to jest dobra informacja, bo jeżeli wybieramy lidera, to nie ma szans, żeby on został pokonany w ciągu trzech lat. 10 może, 20 może, 3 lat nie ma szans. Czyli jak ktoś dzisiaj posiada ASML, to na pewno nie przestanie być liderem w ciągu najbliższych trzech lat. No, Trzeba zadać pytanie na no dobre, ale ja chcę inwestować na 10 lat do No to w takim razie trzeba co 3 lata monitorować. Przebieg tej inwestycji, a rynek na to nie zwróci uwagi, bo rynek nie wyceni tego, co będzie za, za powyżej 3 lat. Nawet wycena w świecie technologii tego, co będzie za 3 lata, jest trudna do zrobienia. Tak naprawdę standard wyceny rynku w tym segmencie wynosi, no, myślę, że maksymalnie 18 miesięcy, czyli jest typowy dla normalnego, normalnych okoliczności. Oczywiście nienormalne okoliczności tworzące euforię mogą to zmienić. Natomiast czym jest litografia? Litografia w największym skrócie polega na tworzeniu pewnych wzorów na powierzchni półprzewodników, na powierzchni wafli krzemowych. I ASML tworzy maszyny, które to umożliwiają. Czyli my dzięki temu jesteśmy w stanie stworzyć odpowiedni wzór, który jest konieczny przy w samym procesie technologicznym w ogóle stworzenia czegoś, co my potem nazywamy półprzewodniki. A SML jest znane z tego, że do tego używa promieniowania UV. Ze względu na to, że wykorzystanie tej technologii UV, jak ktoś chce więcej o tym poczytać, to może oczywiście wejść na stronę, daje bardzo dokładny rezultat. Zaraz powiem kilka ciekawostek taka SML dla inwestorów, bo być może wiele osób o tym nie wie, a może wie. Myślę, że większość osób, co za chwilę powiem, nie będzie wiedziała o tej ciekawości. Więc ta technologia UFO pozwala tworzyć te małe struktury na waflach krzemowych, na tych płytach, które w dalszym procesie produkcji stają się częścią docelowego chipu. Jeżeli my wiemy, że SME jest liderem, to teraz pytanie, które należy sobie zadać pytanie za każdym razem. I za każdym razem są trzy czynniki, które powodują, że nawet wspaniały biznes może mieć problem. Pierwszy czynnik to są czynniki ekonomiczne. Jakie są ryzyka ekonomiczne, które na przykład mogą wpływać na zyski firmy? ASML zawsze ma większy problem z przychodami niż zyskami w przeciwieństwie i co nie jest aż tak bardzo brutalne. Dlaczego? Dlatego, bo proces, po pierwsze, jest pewnego rodzaju schemat, pewien model wynikający z wymiany maszyn. Czyli firmy, które posiadają te maszyny, muszą więc jakiś czas wymieniać w celu zachowania ciągłości produkcji, jakości e, i w celu uniknięcia potencjalnych awarii. Wszystko, wszystko ma oczywiście swój pewien czas użytkowy. Kolejny segment to jest segment, e, oczywiście, napraw. Natomiast nowe technologie, o których będziemy mówili w ramach e, odlewni, w zależności od e, wielkości. Czy tu mówimy o technologii 6 nanometrów, czy w przyszłości 2 nanometry? Każda zmiana technologiczna tworzy lepsze otoczenie dla przychodów, dlatego, bo firma musi mieć przestrzeń do adaptacji swoich maszyn. Czyli zmiany technologiczne wpływają znacznie lepiej na przychody i SML zawsze, nie zawsze, ale częściej, przesadziłem z tym zawsze. Ma problem z przychodami, nie zyskami. Zyskowność, względem na oni na swój udział w rynku, są w stanie bardzo łatwo poprawić, dlatego, bo nie ma alternatyw. To jest praktycznie mono, monopolista, albo to jest część jakiegoś oligopolu z dominacją jednej firmy w segmencie litografii. Więc firma może z roku na rok praktycznie podnosić ceny swoich produktów i usług. Natomiast kwestia nasycenia rynku wynikająca z tego, że jesteśmy powiedzmy w świecie boomu jakiejś konkretnej technologii, jeżeli chodzi o proces zaawansowania technologicznego półprzewodnika, jeżeli podstęp zostanie zatrzymany przez jakiś czas, kiedy nie przechodzimy na przykład z poziomu 4 nanometrów do, do 2, z, jakich, z jakichś problemów technicznych, o których opowiem dalej, firma może mieć przestój w przychodach. I to tworzy negatywne, straszne niespodzianki. Ale jeżeli ktoś wie, co robi i wie, że to jest wspaniały biznes, a spełnia wszelkie schematy wspaniałego biznesu, to powinien sobie poradzić. Więc na co zwracać uwagę, inwestując w ten segment litografii? W ramach kategorii sprzętu i usług do produkcji i montażu. Po pierwsze, inwestycje w nowe technologie. Czyli zawsze sprawdzamy, czy firma inwestuje w rozwój nowych technologii, czy uczestniczy w rozwoju technologicznym, co ma tworzy pewną kapitałochłonność, ale przy, jeżeli ktoś jest liderem i pod, dlatego my potrzebujemy tych zysków lub niego finansowania. E, zyski są łatwiejsze dla SML do wypracowania i mniej problematyczne niż tanie finansowanie, e, więc obserwacja rozwoju e, procesu litografii oraz w celu do produkcji najnowszych chipów. Czyli sprawdzamy, czy firma nadąża za wzrostem technologii. Obserwujemy popyt na sprzęt. Czyli zwracamy uwagę na to, czy nowe rozwiązania technologiczne stanowią jakiś przełom wydajnościowy lub rozwiązują jakiś wcześniej nierozwiązany problem. Jeżeli rozwiązuje problem w skali globalnej, na pewno zaskoczy to, jeżeli chodzi o zysków i przychodów, znacznie bardziej niż zało założenia konsensusu. Czyli wzrost zamówień obserwujemy razem z przeskokiem technologicznym, który skraca się i który może napotkać pewne problemy w ciągu najbliższych pięciu lat, ale to będzie tak dalej niż trzy lata, przynajmniej dzisiaj. E, więc to obserwujemy dla biznesu w ramach świata cykli ekonomicznych. Natomiast kwestie polityczne są problematyczne. Dlaczego? Mamy wojny handlowe, żyjemy w świecie rywalizacji gospodarek. Niektóre rywalizacje są mądre, niektóre głupie. Ja mam swoje zdanie na temat rywalizacji amerykańsko-chińskiej. Uważam, że Chiny same się wykańczają i to różne dane pokazują, a to też rzucą na Twittera, więc to nie jest żaden, żadna tajemnicza informacja. Natomiast to tworzy zwycięzców i przegranych i należy zadać sobie pytanie, jak bardzo naciski Amerykanów na przykład na Holandię wpłyną, bo ASML to jest firma holenderska, notowana na giełdzie nowojorskiej, w Holandii też. Jak bardzo y, działania legislacyjne mogą wpłynąć na przychody? I za każdym razem powtarzam prostą zasadę: że nie da się przewidzieć w żaden sposób wpływu sankcji, bo one są bardzo płynnie omijane po jakimś czasie. Tworzymy spółki córki na... w państwa, które nie są mięte sankcjami one są jako pośredniki stawiamy tam spółkę tzw. słupa i przeprowadzamy proces omijania sankcji lub wykradamy technologię zaleta istotną zaletą akurat tych dużych firm jest fakt że te firmy nie sprzedają do takich byle jakich spółek chroniąc swoje po prostu swoją technologię przykład najnowszy Amerykanie ostrzegają że jakiś pewien proces technologiczny którym dysponuje SML, nie może być przekazywany Chinom no i już pojawia się straszna historia akcje spadają 10-15-20% ale to jest segment, ten na legislacja uderza w 2% przychodów. I teraz pytanie, czy wartość firmy, jeżeli odejmiemy 2% rocznie, zmieni się na poziomie 20-30%? No nie, to jest wpływ sentymentu i tej cykliczności. Czyli rynek zawsze obawia się bardziej w świecie akcji cyklicznych, nawet jeżeli one tak bardzo cykliczne nie są. Jeżeli chodzi o SML, czy jest cykliczny? Jest bardziej uzależniony od, um, od na przykład niektórych odlewni, ale y, przychody są bardziej cykliczne niż zyski. To jest firma bardziej mieszana. Nie jest bardzo bardzo cykliczna, ale też nie jest bardzo niecykliczna. Ma w sobie pewne mechanizmy cykliczności wynikające ze zmiany y, procesów technologicznych. Czy wracamy do tego, co mówiłem wcześniej? Natomiast zyski ze względu na dominację na rynku są znacznie bardziej przewidywalne i firma ma tutaj duże pole do popisu. Co do zasady, definicja firmy cyklicznej poza wyjściem z Marsz to jest definicja, która działa w taki sposób, że firma cykliczna to jest firma, której zarówno zyski i przychody są podatne na wahania wynikające z, z, z dynamiki wzrostu gospodarczego. W przypadku SML nie jest to takie 0,1%. Dlatego nie jest to firma cykliczna w, w tym rozumieniu. Dlatego należy zrozumieć, że w świecie litografii SML dominuje i inwestycja w inne firmy nie ma sensu, moim zdaniem. To nie jest oczywiście porada inwestycyjna, natomiast jak ktoś szuka segment litografii, który ma ogromne zalety na poziomie zysków, jest bardziej wrażliwy na przychody, nie ma lepszego rozwiązania. Kolejny segment w ramach tego podsektora świata półprzewodników, czyli sprzętu do obsługi produkcji czy montażu, to jest segment, który na przykład zajmuje się e, procesami na przykład trawienia lub depozycji. O co chodzi? Zaraz omówimy, o co chodzi tak naprawdę w, w segmencie tak zwanego trawienia. Natomiast depozycja polega na Nakładaniu cienkich warstw na, na wafel krzemowy, co tak naprawdę stanowi podstawową część w ogóle tworzenia samego chipa w tym przypadku. Więc, żeby to jakoś porównać, ten proces, Depozycji można by było to porównać do tworzenia coś w stylu jakiegoś dania. Nakładamy odpowiednie warstwy i ilość i jakość tych warstw, nazwijmy to takim językiem bardzo kolokwialnym, ta powstająca kanapka z różnych warstw materiałów, będzie pełniła rolę no, różnych funkcji w elektronice, w zależności od tego, co projektujemy. I do tego procesu no, potrzebujemy maszyn, żeby stworzyć tą, nazwijmy to kanapkę, to danie, ten końcowy produkt. I Lambridge Corporation zajmuje się tym, podobnie jak Apiliet jest stworzenie maszyn, które umożliwiają stworzenie tego procesu. Te firmy są trochę, ze względu na swoją specyfikę, uzależnione od segmentu pamięci, ale o tym będzie jeszcze inny film, będzie analiza Lab Research Corporation na YouTube niebawem. Natomiast w przypadku procesu trawienia, jakby ten, to jest trochę odwrotny proces, bo on tak naprawdę, ten proces polega na usuwaniu Określonych fragmentów naniesionych warstw, czyli mamy jedną maszynę, która nanosi odpowiednie warstwy, i później my w tak zwanym procesie trawienia w wybranych miejscach precyzyjnie usuwamy tak, żeby tego wszystkiego nie zniszczyć, po to, by stworzyć odpowiedni wzór, który później ten wzór który został stworzony w ramach procesu trawienia, i oczywiście to dopasowujemy w zależności od tego jaka jest architektura tego co tworzymy i co chcemy. A my wycinamy te wzory i w zależności od tego co potrzebujemy na danym etapie, co chcemy stworzyć, odpowiednie usunięcie tych wzorów daje nam wynik końcowy. Tokio Electron jest firmą, która specjalizuje się tym, i tutaj też Amerykanie naciskali na Japonię w tej kwestii. Tokio Electron zachowuje się trochę jak Nvidia, ale nie ma nic wspólnego z Nvidia. Oczywiście Tokio Electron zajmuje się też innymi rzeczami. Państwo widzicie to na tej strukturze przychodów i zysku. Natomiast yy, to są pewne procesy, które się uzupełniają. Zarówno depozycja i trawienie. Czyli jeden segment nie może radzić sobie dobrze bez drugiego. Jeżeli czasami jeden segment wykazuje jakąś siłę, ale to musi doprowadzić do siły drugiej. Ponieważ to są pewne elementy procesu produkcyjnego, akurat tutaj mówimy o firmach zajmujących się produkcją maszyn do tego. Czyli zajmujemy się e dla nas istotne jest zrozumienie tego, że Hmm. Czy też w ramach tego są pewne usługi, to nie chodzi o to. Ale dla nas kluczowa jest sama maszyna, która daje takie możliwości, czyli nazwijmy to infrastruktura, architektura tego jest dla nas kluczowa. A nie sam proces. Czyli tutaj dokładnie te same pytanie, które w przypadku SML musimy zadać sobie pytanie, czy firma nadąża z procesem innowacji w ramach postępującej. Rywalizacji technologicznej czy wzrostu technologicznego. Czy jej rozwiązania działają w segmencie najbardziej marżowym, czy mniej? Jak wygląda struktura przychodów? Czy te przychody, główna część przychodów yy, generuje wysokie zyski, czy nie? Czy to jest stara technologia? Potem to pokażę dla przykładu yy, odlewni. Mamy różne odlewnie. Niektóre odlewnie mają wyższe marże, bo mają nowoczesne procesy technologiczne, które dają im większe możliwości generowania lepszych zysków, ponieważ zwiększają sobie marsz. Natomiast w segmencie, w którym bariera wejścia jest mniejsza, proces technologiczny jest mniej zaawansowany, firma, która działa, zaczyna działać w takim segmencie, czyli ona nie dogania rynku jakościowo, technologicznie, staje się firmą bliżej wartości niż wzrost. Bo ona stara się pozostać na, w pewnych swoich miejscach, w których e, działa najlepiej, ale nie chce doganiać. To jest problematyczne. To jest typowe dla firm i to warto zaobserwować, na przykład dla firm tajwańskich. To taka ciekawostka. Jeżeli jest firma z pewnymi wyjątkami na Tajwanie, która generuje wysokie dywidendy i stosunkowo przewidywalne zyski i przychody, bardzo niezmieniające się, to zazwyczaj to jest firma, która działa w segmencie elektroniki użytkowej, gdzie firmy, które zlecają stworzenie tego typu półprzewodnika eee, zazwyczaj robią to z większym wyprzedzeniem w celu zwiększenia zapasów i potem ostatecznego montażu bo elektronika konsumencka ma jeden problem Trzeba mieć jej trochę zapasu też nie za dużo dlatego bo mm, zachowania konsumenckie są trudne do przepisy Konsumenci w jednym kwartale mogą być skrajnie pesymistyczni po to, żeby w drugim być bardziej, bardzo optymistyczni. Tu mamy pewien, pewne zjawiska wynikające z na przykład jakichś świąt i tak dalej, i tak dalej. No to stosunkowo proste i zrozumiałe. Natomiast wracając do tego głównego tematu. Jeden, jedna część, trawienie i depozycja to są segmenty, które się uzupełniają. Najpierw nanosimy, tworzymy warstwy, a później z tych warstw dopasowujemy odpowiedni wzór, który nas interesuje w dalszym etapie produkcji. I co ja sądzę o tej syngencie inwestycyjnej? Dobrze sądzę. Ale on jest bardziej wrażliwy. Od na przykład litografii. On jest, yy, od litografii, którą zajmuje się SML dokładnie. Jest bardziej podatny na zmienność. Zanim potrzebuje dłuższego czasu na wyjście z jakichś problemów albo z jakichś korekt. Ale jak wejdzie na tą falę wzrostu i poprawi tam się optymizm, to są firmy, które są kluczowe w tym segmencie, więc e, tutaj również inwestujemy w oligopol. Ja lubię inwestować w oligopol, nawiasem mówię. Tam jest ryzyko legislacyjne, że pojawi się wielki brat e, i będzie chciał rozdzielić te firmy, ale rozdzielanie firm to nie jest taki duży problem. Plus, jeżeli w państwie jest impas to jest to roz, rozciągnięte na wiele lat. Dałem przykład Google'a. Google został pozwany 4 lata temu. Jest pierwszy wyrok. Teraz będzie odwołanie, pewnie kolejne 2, 3, 4 lata. Myślę, że bliżej 4 lat, więc rynek tego nie wyceni i alfabet sobie poradzi dobrze. Kiedyś AT&T zostało podzielone, nic się strasznego nie stało, na chyba 10, czy tam 9 firm. Wszystkie te firmy średnio rocznie dawały lepszą stopę zwrotu S&P500. Czasami podzielenie nie jest takie bardzo złe, a takie straszne. Właściwie wpływa negatywnie na, spód, na spółkę matkę. Ale dla akcjonariuszy nie jest to tak duży problem. Więc oligopole są problematyczne w niektórych miejscach, przez różną legislację, w zależności od państwa antymonopolową, natomiast inwestycja w oligopole daje istotną przewagę. Że my, poza zwracaniem uwagi na czynniki legislacyjne, nie musimy robić bardzo trudnej, jakiejś specyficznej roboty. Nie musimy zastanawiać się nad procesami twórczej destrukcji, one są najbardziej niebezpieczne. Bo rozbicie oligopolu czy monopolu stanowi dla akcjonariusza mniej więcej takie wyzwanie, że zamiast jednej firmy będzie miał trzy. Czyli jego udziały, po prostu spółka, wydziela, mamy powiedzmy akcję jakiejś tam firmy X. Za jakąś określoną kwotę kapitału jest powiedzmy podzielenie wynikające z wyroku sądu ostatecznego. No i z tej naszej jednej ekspozycji robią się dwie. Nic się strasznego nie dzieje. Możemy tą drugą część sprzedać, na przykład. Albo posiadać jedną i drugą. Natomiast w przypadku siły twórczej destrukcji akcje po prostu zlatują do minus dziewięćdziesiąt parę procent i jest pozamiatane. Nie da się nic z tym zrobić, ponieważ pojawia się lepsza konkurencja, mądrzejsza, szybsza, bardziej efektywna i wydajna. W ramach tego segmentu mamy jeszcze firmy zajmujące się kontrolą jakości i pomiaru. To jest trudny segment. On jest dobry. Jest jedna firma, którą tu Państwu zaznaczyłem, która naprawdę jest dobra w tym. I tych firm jest znacznie więcej. Tutaj daję akurat firmę, która jest najbardziej znana w tym segmencie kontroli jakości i pomiar. My musimy za każdym razem, jak coś tworzymy, i to tak naprawdę tworzymy na początku różnego rodzaju modele w softwareze. Na koniec powiem, co ja sądzę o softwareze, który służy do tworzenia takiej. No, podstawowych jakichś e, modeli, czy w ogóle nasz projekt ma prawo zadziałać, natomiast my prędzej czy później musimy przeprowadzić test już na żywym organizmie. Czyli tworzymy jakiś projekt, jakąś wersję, nazwijmy to Alfa i firma, są firmy, które zajmują się sprawdzeniem, czy to ma prawo działać, czy tam nie, do, nie ma jakichś ukrytych wad. Jaki jest problem? Problem jest taki, że np. Tajman to z tym się zajmuje, testowaniem dla NVIDIA. Więc y, jest tutaj duży przeciwnik, który jest odlewny. Więc biznes zajmujący się, oczywiście nie zajmują się wszystkim i tak dalej, to nie jest takie proste. Ale ja nie lubię sytuacji, w której mamy firmę przyzwoitej kapitalizacji, dużą, ale jeszcze większa firma robi to samo i ma ogromne przewagi konkurencyjne albo robi coś podobnego, bo ona może zmienić swoje podejście w gorszych czasach. Więc segment kontroli jakości. Albo wymaga specjalistycznej informacji na temat tego, czym firma dokładnie w danym czasie się zajmuje, e, dla jakich firm działa i czy na przykład ma jakieś długoterminowe współprace, czy nie. E, więc tu jest wymagana większa ostrożność niż w innych segmentach. Przychody, co prawda, nie są aż tak bardzo zmienne, ale czyli nie ma tu takiej cykliczności wielkiej, ale jest tutaj domieszka procesu właśnie twórczej dystrukcji. To jest segment, który odlewnie są w stanie częściowo zastąpić. Ale jest jeden biznes, który jest bardzo duży i dobry, i znany, i poważny, który się tym zajmuje w sposób zaawansowany, więc odlewnia też nie będzie się zajmowała wszystkim. Firmy, które zajmują się wszystkim, czasem będą miały problemy. Niestety. No bo są jeszcze pomniejsze firmy holenderskie, na przykład B Semiconductor, um, które produkują maszyny. Eee które zajmują się przeprowadzaniem różnego rodzaju testów, też oczywiście pakowaniem tego w taki sposób, żeby to nie zostało uszkodzone. Eee, więc pomiar i kontrola jakości jest bardziej ryzykowna. Moim zdaniem wiele osób się ze mną nie zgodzi. Zdaję sobie z tego sprawy. Natomiast ja tutaj jestem bardziej ostrożny, jeżeli chodzi o moją opinię. Hmm, dlatego, bo są firmy, które mogą temu segmentowi zagrozić Ale na razie tak nie jest. Pewnie to jest okres powyżej 3 lat, więc nie powinienem o tym mówić w ogóle. Ale mówię to jako ciekawostkę. Czyli jaka firma zwraca uwagę, czy nie ma jakiś błędów na waflu krzemowym, to jest stosunkowo delikatna struktura. E Problem wynikający z, który już jest na samym początku, czyli na tym waflu krzemowym, na którym powstaje dalsza, dalszy proces produkcji, no jest to kluczowe do sprawdzenia. To jest bez przeprowadzenia odpowiednich testów, wykrycia defektów, błędów na waflach krzemowych, cały dalszy proces nie ma sensu, więc to jest w sumie początek, tej, tej bazy, która wynika z nadbudowy na tym waflu krzemowym mm, dalszego procesu produkcji. E, jest taka oczywiście firma mała Onto Innovation, która y, też jest ciekawa, jeżeli chodzi o ten proces. I tutaj oni mają pewną nisz która mi się podoba, i może nagram o tym film. Ta nisza wynika z tego, jakie oni mają urządzenia, jakie oni mają narzędzia do wykrywania, do dokonywania pomiarów i wykrywania błędów. To może być przydatna technologia w ramach tego, co zobaczymy w nowej technologii dwóch nanometrów. Ale to nie jest takie pewne, jedynkowe. to jest coś, co można śledzić dla osób, które są zainteresowane takim tematem. Więc jest to ciekawy segment do sprawdzenia i do obserwacji w kontekście jakichś unikalnych przewag konkurencyjnych. Firma nie jest duża, to też tworzy ryzyka, właśnie wpływu na, na dalsze zyski i przychody. Też konkurencja jest większa w przypadku on to Innovation, to nie jest tak, że oni tylko i wyłącznie tym się zajmują. E, więc to są główne segmenty, które Państwa powinny interesować w ramach świata sprzętu i usług do produkcji montaż. segment litografii, segment e, depozycji i trawienia. Zwrócenie uwagi na zagraniczne podmioty, które tym się zajmują, i pewne ryzyka, no i segment testowania. To są główne segmenty, które tak naprawdę odpowiadają za tworzenie infrastruktury, tworzenie maszyn, które umożliwiają w ogóle produkcję, czy montaż, czy, czy usługi, które służą do wykrywania pewnych błędów, eliminacji tych błędów, które stanowią podstawową część yy, Pierwszego etapu produkcji półprzewodników. To może powiedzieć, no ale mówię już o takim fizycznej produkcji. Nie mówię o produkcji e, pod tytułem tworzenia jakichś e, teoretycznych modeli przy pomocy oprogramowania. Tylko mówię już tutaj o gotowym projekcie, który przeszedł teoretyczne testy. W oprogramowaniu mamy takie programy. Na koniec powiem, co o tym sądzę i dlaczego w tej prezentacji nie ma tak dużo o tym powiedziane. Z pewnego fundamentalnego powodu. Natomiast to jest segment, który, te, te informacje, które Państwu wymieniłem są kluczowe. Są tutaj duże firmy, najbardziej bezpiecznym rozwiązaniem jest skupienie się na przeciąganiu na się trzech lat przynajmniej. To nie znaczy, że te segmenty będą miały najlepsze stopy zwrotu, ale SML jest stosunkowo bezpieczny, oczywiście tam jest strak legislacyjny. Szkody są bardziej zmienne, bardziej zygzakują, ale zyski nie. I ciekawa segment z pewnym ryzykiem w przyszłości to jest segment, właśnie pomiarów. On też jest na razie bardzo przewidywalny. Najbliższe 3 lata. Przejdźmy teraz do następnego elementu, który zawsze budzi najbardziej skrajne emocje. Dlaczego? Bo jest najbardziej marżowy. Marże tworzą apetyt na ryzyko. No bo jeżeli ja Mam marżę brutto 70%, no to muszę być wspaniałym biznesem, jeżeli jestem w stanie taką marżę utrzymać. No i to jest częściowo prawda, ale też tworzy to pewne problemy. Mówimy o projektantach. Tylko na razie mówimy o projektantach, którzy nie, którzy nie projektują, ale nie zajmują się stricte produkcją. Bo mamy projektantów, którzy zajmują się też produkcją i ma to swoje zalety i wady, zaraz do tego przyjdzie. E Różnica między projektantami a projektantami plus producentami, czyli firma, która zajmuje się jednym i drugim, jest następująca: marsz. Ale wady związane z projektantami chipów są następujące: Kon gram na konkurencja. Eee, tu jest, każdy walczy o swoją część o swoje marsz. Wszyscy chcą mieć marże tak jak pa ta Nvidia na przykład. 70%. O, ponad 70%. I dopóki biznes dominuje w jakimś segmencie jest dobrze, ale. To nie są, moim zdaniem, projektanci. Jeżeli przeżywają jakiś boom, nie jest, nie da się przewidzieć tego, jak będą wyglądali za 10 lat. Nie da. A więc tutaj siły, yy... One, nawet jeżeli teraz nie są zauważalne, długoterminowo mogą, mogą być zauważalne, właśnie siły twórczej destrukcji. Czyli projektant, czym się zajmuje? No, jak sama nazwa wskazuje, zajmuje się projektowa Czyli my, to jest najtrudniejsze w sumie zadanie, musimy zastanowić się, w jaki sposób stworzyć unikalny chip który będzie który rozwiąże jakiś problem na przykład problem związany z wydajnością albo problem związany z e, pochłanianiem energii ener e, elektrycznej albo problem związany z na przykład temperatura my musimy stworzyć zaprojektować produkt końcowy który będzie służył tej firmie do no stworzenia produktu docelowego, w zależności od tego jaki model uciała to są różne firmy, bo może być to jest, jest to Nvidia, ale też jest to Apple. Dlaczego? No bo Apple ma przecież swoją serię procesorów M. Eee, kiedyś Apple bazował na, nie, znam, nie był takim projektantem w, na przykład segmencie laptopu. Natomiast, yy, i korzystał z architektury Intela, natomiast dla nich to był problem. Uzależnili się, nie byli zadowoleni z wydajności i zrobili genialny krok. Czyli stworzyli, stali się projektantami, stworzyli własny swój procesor, yy, który no, tworzy pewną niezależność, daje znacznie większe możliwości. Uważają, że są w stanie to zrobić lepiej, zrobili to lepiej. A jeżeli chodzi o jakikolwiek parametr wydajności, seria procesorów M, w porównaniu do alternatywy Intela wypadła znakomicie. To są różne biznesy. To mogą być firmy, które mają, y, tworzą jakieś centra danych i też tworzą, projektują swoje, nie tworzą towarów, projektują a konkretne chipy do własnych jakichś zastosowań. Więc to są biznesy, które jeżeli Uczestniczą w jakiejś, jakiejś konkretnej rewolucji technologicznej, muszą, w przypadku tych biznesów, musimy obserwować e, kilka procesów. Pierwszy wzrost wydajności, czyli czy biznes, który my obserwujemy, albo posiadamy, zwiększa wydajność swoich chipów z, zgodnie z oczekiwaniami, lub nie. I dlaczego? Jak szybko? Czy firma dowozi wyniki, czy nie? Czy pojawia się konkurencja, czy nie? Ee, obserwujemy oczywiście, e, dzielimy to na, na dziedzinę GPU i CPU. Zwracamy uwagę na to, czy firma jest bardziej uzależniona od segmentu B2B czy B2C. Jak wyglądają potencjalne e, problemy wynikające z całą architekturą? Czy są jakieś ukryte błędy? Czy firma zleciła odpowiedni test? danego e, chipu, czy nie? Czy, da, czy, fi, czy oczekiwania dotyczące wzrostu wydajności są racjonalne i czy firma w przyszłości była w stanie spełnić te oczekiwania? Jak rynek ocenia też, ocenia tą rzeczywistość? Ryzyko też jest związane z zależnością. Oczywiście największe firmy, które zlecają e, odlewni TMS, semikondaktor, wyprodukowanie wytworzenie tego chipu są od niej ale to jest uzależnienie które działa na dwóch płaszczyznach i zawsze największe firmy będą jako pierwsze obsłużone zawsze czyli jeżeli ktoś inwestuje w firmę która jest mniej znacząca jest w zupełnie mniej korzystnej części tego nazwijmy to łańcucha pokarmowego to w przypadku szoku który mieliśmy do czynienia firma będzie miała ogromne braki dlatego bo jej e jej zlecenie stworzenia, wytworzenia docelowego chipu zostanie zrealizowane w późniejszym terminie w dalszej części, bo jest mniej marżowe, to jest mniejsza firma, mniej istotna. I nas Semiconductor robi wszystko, żeby zwiększyć te możliwości wytwarzania, ale to nie jest takie proste. Tak jak powiedziałem, główne obszary to jest oczywiście, to są procesory graficzne i procesory centralne GPU i CPU Nvidia dominuje w procesorach graficznych od zawsze kiedyś Ten segment był kojarzony tylko i wyłącznie z na przykład segmentem gamingu lub jakiś W segmencie związanym z a, Na przykład rozwiązaniami profesjonalnymi w mniejszym stopniu z nie słusznie, ale częściowo to jest słusznie, bo to uzależnienie od przychodów było zupełnie inne z e, serwerowniami. Dzisiaj to, ta rola się odwróciła, czyli to uzależnienie od konsumenta jest mniejsze. I to jest ogromne znaczenie, dlatego Nvidia dzisiaj tak istotnie rośnie. I zaraz to jeszcze pokażę na wykresie, jak to wygląda. AMD działa w segmencie GPU i CPU. Natomiast, e, więc oferuje pewną konkurencję dla Nvidia oraz Intela. Intel też działa w GPU i w CPU, no ale no nie oszukujmy się to rozwiązania GPU Intela, to, to jest żart. Przynajmniej na razie. E, więc te rozwiązania, które my obserwujemy w przypadku, należy sobie te zadać pytanie, co jest lepsze AMD czy Nvidia. Obie firmy konkurują, ale działają trochę w innych segmentach. AMD jest bardziej uzależnione od innych sektorów e, które podlegają zmianom, takim na przykład jak sektor gaming'a Już w mniejszym stopniu niż kiedyś, jak, ale NVIDIA prawie zupełnie nie jest uzależniona od tego sektora To zresztą zaraz pokażę Natomiast projektowanie chipów nie działa tylko w segmencie y, serwerowni czy rozwiązań konsumenckich, laptopów, ale też działa w segmencie urządzeń mobilnych. Czyli mamy projektantów, którzy projektują rozwiązania do urządzeń mobilnych, do komunikacji prze przewodowej i w ogóle szeroko rozumianych technologii mobilnych. No I mamy tu różny film. Mamy Qualcomm, który jest liderem, ale, ta, ale jest ogromna tutaj konkurencja pomiędzy Mediatekiem i Kalkuma. Model seria Snapdragon, no chyba jest przez Państwa znana. W ogromnej części procesorów jest, a, ogromna część smartfonów jest wyposażona w ten procesor. I tutaj e, niestety jest pewnego rodzaju wojna, którą Apple nie musi grać, bo Apple jest projektantem dla siebie swoich rozwiązań, swojej infrastruktury w ramach urządzeń mobilnych, ale Apple skupia się na całym ekosystemie. Oczywiście zwraca uwagę też na wydajność. To jest jasne, natomiast problem związany z całą resztą konkurencji Samsungiem, Qualcommem, MediaTekiem na przykład, polega na tym, że oni walczą o różnych konsumentów i w różny sposób na poziomie wydajności tych procesorów do smartfonów. I czasami sama wydajność to jest główny czynnik, który jest wybierany przez konsumenta, czyli te biznesy są bardziej kapryśne na zachowania konsumenckie. Zmiany są różne. Czasami Qualcomm zyskuje w danym roku, czasami ten e, udział w rynku spada. Jest to takie zero jedynkowe. I wynika od współprac, bo firma projektuje, oczywiście zleca produkcję i dystrybuuje ten swój produkt, ten procesor do firm, które zajmują się obudowaniem tego w produkt docelowy, czyli smartfon na przykład czy tablet. I też jest walka o od, od typ konsumenta. Ja na pewno nagram o tym film na Discordzie. Dlatego, bo na przykład MediaTek konkuruje w segmentach niższej klasy średniej. I na rynkach rozwijających się, gdzie wzrost bogactwa jest szybki, w, oczywiście w wartościach, w wartościach nominalnych, ponieważ ten poziom bazy jest niski, no konsument... Pierwsze, co zrobi, to nie kupi najdroższego smartfona. Jeżeli udało mu się tam przejść z tej klasy niższej, gdzie pewnie jakiś tam już smartfon posiadał, ale do, no chce powiedzmy posiadać coś bardziej zaawansowanego, ten przeskok jego bogactwa no nie jest na tyle dynamiczny i firma jest w stanie działać na tych rynkach rozwijających się tak na przykład. Ma łatwiej niż kład, który chce utrzymać wyższe marże. I niestety uczestniczy w pewnego rodzaju wojnie polegającej na właśnie wzroście e, wydajności. Więc rywalizacja tutaj również, obserwacja tego. Nawet jeżeli jest firma, która nie dowozi tak bardzo wydajności, ale ma niezły marsz i przejęła jakiś rynek. Konsumenci kochają smartfony z rozwiązaniami tej firmy, np. Indie. Wietnam, czy, czy jakiś inny rynek rozwijający się, Kambodża, czy coś tam innego, czy Malezja, to taki, taka firma może skupić się na przejęciu tego rynku, krótkoterminowo przerwać konkurencję na wydajność. Oczywiście ten, ten wzrost wydajności musi pojawić się w czasie, w celu przejęcia tego rynku i później. Po przejęciu tego rynku zdobyciu pewnego uznania, a wspinanie się w ramach wzrostu tej wydajności. Ja uważam, że media, taki qualcom, to są wspaniałe biznes. Apple, no wiadomo, tak samo. Samsung jest problematyczny w niektórych segmentach, ale o tym porozmawiamy w następnym dziale. MediaTek można kupić na giełdzie. Tajwańskiej, nie wiem, czy rezydent Unii Europejskiej może to zrobić. Myślę, że może, ale mogę się mylić. Qualcomm jest notowany na giełdzie amerykańskim, jest dostęp do niego jest łatwiejszy. Natomiast tu jest znacznie większa konkurencja. To jest ryzyko. Apple nie uczestniczy w tej walce. Ma swój ekosystem, swój software, swoje rozwiązania. I oczywiście tam jest też proces wzrostu wydajności, ale to nie jest aż tak z walk, więc. Jak ktoś chce zainwestować, to już się nie przypominam, nie jest porada inwestycyjna. Ale jak ktoś chce inwestować w projektantów chipów działających w segmencie smartfonów, urządzeń bezprzewodowych, modemów 5G, to yy, ale przede wszystkim oczywiście smartfonów i w ogóle urządzeń mobilnych, to posiadanie Qualcomma i Mediateka no to jest 50% ponad rynku. Więc to jest inwestowanie również w strukturę oligopolu, to jest proste. To jest proste rozwiązanie. Więc nawet jeżeli jedna firma będzie miała gorsze wyniki, to druga może mieć lepsze. Długoterminowo jedna i druga firma powinna poradzić sobie nieźle, bo poza tymi największymi graczami nie ma e, tu jest jeszcze wpływ mm, konkurencji chińskiej na przykład po stronie e, innych firm, które też w tym segmencie działają, ale na przykład nie są notowane. Więc, ale na dzień dzisiejszy, najbliższe 3 lata, te dwie firmy są kluczowe i nie ma tutaj tak bardzo istotnej konkurencji na razie. I myślę, że tak szybko się nie zmieni. Ciekawostki, jeżeli chodzi o te firmy, mogę powiedzieć, są takie. Są bardziej uzależnione od konsumenta. A pod w mniejszym stopniem Samsung bardziej. Tam częściej może się pojawić wojna cenowa. Wojna o przyjęciu rynku. I to może wyłonić jakiegoś zwycięstwa, zwycięstwa na dany czas. No i pytanie, jak się zachowa druga firma w tym czasie. Ale to są niezłe biznes Trochę bardziej cykliczne, często są trochę bardziej płaskie przychody. Można jedną albo dwie firmy posiadać z tego segmentu. Jak ktoś jest, uważa, że segmentu przewodników poradzi sobie nieźle w najbliższych latach. Jeżeli chodzi o. Kapitałochłonność w przypadku poprzedniego działu, czyli tworzenia maszyn do produkcji, tutaj kapitałochłonność zależy od właśnie ogólnej sytuacji na rynku. To wpływa negatywnie na zyski. Czyli jeżeli ogólnie konsument jest zadowolony, chce konsumować, ma takie możliwości sytuacja konsumencka jest niezła w skali globalnej. Lub na rynku, gdzie firma dominuje, to, ka to kapitału chłoność nie jest taka duża. Nie ma tak istotnego wyścigu, jeżeli chodzi o wydajność. Natomiast jak konsument jest mniej optymistycznie nastawiony do przyszłości gospodarczej swoich zarobków, zamożności, firmy robią wszystko, żeby do tego konsumenta się dostać. Różnymi metodami, na przykład zwiększając wydajność. I wtedy się pojawiają te okresy kapitału chłonności, pożerania kapitału. I to negatywnie wpływa na zyski. Ale po czasie może się pozytywnie przełożyć na przychod. A więc to jest fajny segment do inwestycji, ale nie zawsze pojawia się. Pojawiają się tutaj pewne płaskie okresy. Więc to jest odpowiedź, dlaczego niektóre z tych firm mają bardziej płaskie stopy zwrotu w danym czasie. Bo dochodzi do tego momentu konsument nie jest optymistyczny. I firma musi coś z tym zrobić. Na przykład zwiększyć wydajność. Stworzyć jakieś nowe rozwiązania, które zachęcą tego konsumenta, że będzie już tak zachwycony tym produktem, że zrobi wszystko, żeby go nabyć. Apple oczywiście tym się zajmuje to nie jest tylko i wyłącznie to. Tutaj macie Państwo na przykład udział, jeżeli chodzi o segment yy, urządzeń przenośnych, chyba laptopu. Lenovo dominuje w tym segmencie, potem jest HP. To jest ciężki segment do inwestycji, od razu mówię. Konkurencja jest ogromna, firmy rywalizują, czasami dodają jakieś takie naprawdę głupie rzeczy, które mają przeważyć zachowanie konsumenckie, starają się utrzymać swoją stałą bazę klientów, nie ma tak silnego modelu wzrostu. Na przykład takie firmy jak Dell wychodzą poza to i zajmują się serwerowniami. Lenovo też, ale w niższym stopniu. Lenowo jest notowane w Hongkongu, jest mniej uzależnione od sytuacji gospodarczej chińskiej, działa globalnie, To jest istotnym atutem w porównaniu do tych firm. Ale tutaj nie będziemy mieli wybuchu przychodów, jeżeli firma zajmuje się tylko i wyłącznie tym. A więc e, firmy skoncentrowane na tym segmencie, działające pod presją dużej konkurencji, mają pewien problem. Mamy też firmy, które oczywiście zajmują się projektowaniem układów scalonych, które obsługują dźwięk. W różnych urządzeniach elektronicznych. To jest fajny segment do inwestycji, bo tu jest stosunkowo niska konkurencja, ale również to, takie biznesy są notowane w, na Tajwanie. Ja nie wiem, czy z punktu widzenia rezydenta Unii Europejskiej da się to nabyć. Jak ktoś wie, to może napisać komentarz, czy da się, czy nie. Co dalej? Co poza tym w, w tym świecie komunikacji? Zaraz przejdziemy do Nvidia i pokażę, jak to wygląda, jeżeli chodzi o udział. Mamy coś, co można nazwać półprzewodnikami specjalistycznymi. Oczywiście to jest szerokie pojęcie, natomiast. Na przykład mamy segment sieci i komunikacji. I segment sieci i komunikacji jest na tyle śmieszny, że on kiedyś. No, mniej więcej razem z rozwojem internetu, później lata 90., wczesne 2000 była spora konkurencja. Ciekawostka Cisco, które no, było liderem w segmencie e, sieci, też projektowaniu chipów, które są wykorzystywane do tego. Natomiast pojawiły się biznesy, które ze względu na unikalne rozwiązania stosowane np. w urządzeniach mobilnych, tak jak Broadcom, yy, są w stanie uzyskiwać takie marże jak Nvidia, działając w zupełnie innym segmencie. Jedyne ryzyko jest takie, że Nvidia prędzej czy później, jeżeli spowolnią im przychody segmentu GPU, dojdą do jakiejś bariery, przez jakiś czas niepokona do niepokonania jeżeli chodzi o wzrost wydajności, oczywiście no, najnowsze rozwiązania, jeżeli chodzi o GPU, takie jak, yy, które będą nie, niedługo, yy, niedługo zaprezentowane, yy, one, one, na razie gwarantują wysoki przyrost wydajności, ale nic nie trwa wiecz. I mówię tutaj oczywiście o yy, architekturze Blackwell, jeżeli to można tak nazwać architekturą, chyba tak. Jest to nowa rewolucja, jeżeli chodzi o zwiększenie mocy obliczeniowej w centrach danych, ale też w segmencie rozrywki, w grach, w aplikacjach, w stacjach roboczych które są dedykowane do, do każdego celu, gdzie wymagana jest moc obliczeniowa. To też będzie działało w segmencie również mobilnym. Natomiast może dojść do pewnego, w pewnym momencie do niemożliwości przeskoczenia tego segmentu, i Nvidia zainteresuje się segmentem sieci. To jest ryzyko, moim zdaniem, powyżej 3 lat, ale jest. Natomiast dopóki Broadcom jest liderem, ma najwyższą wydajność i jakość, współpracuje z Apple'em, tu macie Państwo część, akurat o Tajwana 15. Teraz 16 wychodzi, to pokażę, pokażę to. Na jakiejś transmisji na żywo, jak to wygląda zastosowanie? No, w, w urządzeniach mobilnych, ale nie tylko, oni są liderem. Nie ma lepszych rozwiązań, bardziej efektywnych od tego, co oni oferują i mają marżę 70%. Jeżeli chodzi o akurat o tą firmę konkretną, tutaj dywersyfikacja przychodów, trochę zmniejsza się udział Chin, ale on nadal jest istotny, co stanowi pewne ryzyko. Ale to nie jest miejsce. Projektowanie chipów do komunikacji i w ogóle sieci. E, w ramach tej części infrastruktury IT to nie jest segment, który jest w ostatnich latach przynajmniej podatny na negatywne ustawodawstwo. To jest ogromna zaleta. Dlatego, bo, jeżeli tutaj nie ma, nie jesteśmy podatni na negatywne ustawodawstwo, to w ramach tych trzech czynników, czyli politycznych, ekonomicznych czy cykli związanych z sentymentem, o sentymencie jeszcze na koniec porozmawiamy, trochę o tym wspomniałem na początku. Nie musimy obserwować legislacji na razie. Obserwujemy tylko, czy taki gracz jak Nvidia nie dojdzie do jakiegoś momentu, kiedy nie będzie w stanie zaprojektować nowej architektury, która rozwiązuje jakiś problem. Tych problemów jest wiele. To mogą być problemy związane z pochłanianiem energii, z temperaturą i całą masą różnych innych rzeczy, ze wzrostem wydajności, z niestabilnością danego układu, z jakimiś potencjalnymi błędami. Z tych problemów jest wiele. Te, jeżeli te problemy się pojawią trzeba będzie obserwować czy Nvidia nie wchodzi w ten segment. Jeżeli w niego nie wchodzi to ten lider lead, jest, jest na razie, pozostaje niezagrożony. Te wysokie marże pozwalają firmie generować potworne zyski. Oni też działają, przejęli jedną firmę, działają w segmencie software'u, e, ale nie będziemy się o tym mówić, bo mówimy o półprzewodnikach. Mm. Konkurencja z konkurencja, przykład na przykład Cisco jest skupiona raczej w świecie wartości. To jest firma która ma np. działa w modemach działa w segmencie który jest nisko marżowy bo jest duża konkurencja i oni nie są w stanie zaryzykować też nie mają takiego kapitału a żeby wejść w najnowsze rozwiązania technologiczne które są używane w w urządzeniach mobilnych, czy w ogóle w całej infrastrukturze IT, która dotyczy segmentu komunikacji i sieci. Więc bariera wejścia jest nie do pokonania, jest to za duże ryzyko, nikt nie chce z nimi konkurować. Jedyne zagrożenie Nvidia w przyszłości. Nvidia spogląda z takim trochę apetytem na, to, na nich, no bo generują niesamowite zyski, z rozzysków jest potężny. To jest, jeżeli zwrócimy uwagę na marże, no to, to jest druga najlepsza firma na świecie po Nvidii. Świetny biznes. Ja liczę na to, że ten segment chiński zacznie się zmniejszać z wielu różnych powodów, też problemów chińskich. Ta reszta świata i część amerykańska będzie tutaj rosła. To można obserwować, bo to zmniejsza po prostu ryzyko w przyszłości. 30% przychodów to jeszcze nie ma aż takiej tragedii, ale jest to istotna wartość w tej strukturze przychodów. Więc jest to ciekawy biznes, który moim zdaniem warto posiadać i obserwować. Ryzyka z nim związane na poziomie wzrostu, wydajności, jakości przekraczają na pewno 3, nawet 5 lat do przodu. Więc to nie jest coś, co zniknie z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc, a razem z rozwojem urządzeń mobilnych i konkurencji, która narasta z Chin, gdzie, wa gdzie walczą takie firmy jak Samsung. Xiaomi, Huawei i tak dalej i tak dalej i tak dalej. Walczą o tego klienta. Te wszystkie firmy. Oni na tej wojnie zyskują, bo w ramach stworzenia tego urządzenia mobilnego potrzebujemy chip, który służy do obsługi i komunikacji, sieci. Nie tylko, wiadomo. To staram się to opisać w sposób e, jak najbardziej prosty. Więc walka, słabość tych graczy, walka cenowa o wydajność, o wszystkie inne czynniki wzmacnia tą firmę. Dlatego na sobie radzi tak dobrze w ostatnich latach. Tam obserwujemy problemy walka każde 10 20 30 dolarów a tutaj wzrost. Tutaj warto jeszcze dodać, że w ramach tego segmentu ważne będzie dopasowanie do dalszego rozwoju sieci. Czyli rozwój sieci 5G i innych nowych sieci. Nie jest to jasne do przewidzenia, jeżeli chodzi o rozwój. Jest tu wiele informacji, które są powtarzane. Nie są zbyt dobrym prognostykiem w przewidywaniu czegokolwiek. Więc dopiero jak nie mamy gotowej infrastruktury i działania w danym obszarze, nie należy oczekiwać jakichś tutaj dużych zmian. Słuchajcie państwo wykorzystanie technologii do sztucznej inteligencji i obliczeń w chmurze. E, więc oczywiście nas tutaj obchodzi o segment układów scalonych, które są wykorzystywane do obliczeń i zwiększenia mocy obliczenia w ramach sztucznej inteligencji czy po prostu centrów danych. Jak widzimy jak to wygląda ten udział no jest ogromny. Nie jest są najnowsze dane, się zmienia, ale Nvidia jest liderem w tym segmencie. To jest dobry segment. Dlatego, bo jeżeli największe firmy tak jak Meta, Alphabet konkurują. Oracle, ostatnio świetny biznes. Od długiego czasu świetny biznes, który ja już posiadam od dłuższego czasu, o czym mówiłem publicznie. Te firmy robią wszystko, żeby zdobyć technologię Nvidia. Ostatnio założyciel Orakla publicznie przyznał, że spotkał się z prezesem Nvidia no i błagał go o to, żeby mu dostarczył. Rozwiązania, które Nvidia oferuje. Czyli jak mamy już dużych gracz, którzy konkurują między sobą, no to Nvidia staje się tą przysłowiową firmą do sprzedaży łopat. W przypadku gorączki złota. Inne firmy oczywiście będą uczestniczyły w konkurencji. Tak naprawdę mamy w, w ramach sztucznej inteligencji, to jest temat na zupełnie inny film mamy trzy rodzaje biznesów. Pierwsze, e, firmy, które sprzedają łopaty, które zaopatrują infrastrukturę. Które tworzą infrastrukturę, która jest wykorzystywana przez kolejne firmy. I te firmy tworzą kolejną infrastrukturę, która jest wykorzystywana przez jeszcze kolejne firmy. Najtrudniejszy biznes, moim zdaniem, w ramach sztucznej inteligencji, to jest stworzenie software'u, który rozwiązuje jakiś problem. Dlaczego? Bo on, na przykład Microsoft jest mistrzem klonowania, to jest najlepszy kloner. Microsoft wydaje dziesiątki miliardów dolarów rocznie na badania i rozwój w ramach różnego rodzaju laboratoriów, ale nic z tego nie wynika. Nic. Natomiast Microsoft, jeżeli obserwuje wspaniały produkt, który jest w stanie zaimplementować do własnej infrastruktury, to albo jest w stanie go sklonować w taki sposób, żeby ominąć różnego rodzaju prawa patentowe, po Twoje rozwiązania, w czym jest mistrz? W każdej dziedzinie. Jeżeli chodzi o klonowanie, Microsoft jest mistrzem. Natomiast alfabet jest gorszy w klonowaniu, ale lepszy w tworzeniu. Dlatego Microsoft jest trochę lepszy od alfabetu. To jest problem. Bo umiejętność klonowania jest więcej warta i dostosowywania klona danego produktu do własnej infrastruktury niż tworzenie, bo tworzenie jest drogie. Może wypalić, a może nie wypalić. Natomiast obserwowanie rywalizacji świata technologii na wzgórzu, tego co wypadnie i przejęcie lub klonowanie to jest świetny biznes. Natomiast wracając do tego, oczywiście Amazon też projektuje swoje chipy, które są wykorzystywane do centrów danych, w centrach danych AWS-u. AWS staje się coraz większą częścią strukturów przychodów i zysków Amazona, co było strzałem w dziesiątkę. Firma, która kiedyś no, zajmowała się sprzedażą książek przez internet, stała się wielkim graczem e-commerce, a później w ramach przejęć i działaniu w obszarze technologii, no stworzyła segment AWS. Więc tu jest ogromna konkurencja, ale w tym pierwszym segmencie jest lider. Potem ilość tych liderów jest większa, ale to też jest pewnego rodzaju oligopo. W ramach tych platform. E, no, i później będą, będzie największy problem, w tym trzeci modelu, czyli konkretne usługi, oprogramowanie, które wykorzystuje dwa poprzednie modele, pośrednie albo bezpośrednie. Dlatego, bo tutaj siły twórczej destrukcji są potężne i mm, trzeba to rozumieć, w, inwestując na segment przewodników. Że jeżeli biznes jest w tej strukturze pierwszej albo drugi, przede wszystkim w pierwszy, czyli twórcy architektury, która, na której jest zapotrzebowanie po stronie drugiego, drugiej yy, części firm, a ta część firm tworzy kolejną infrastrukturę, nadbudowuje ją, wykorzystując własne przewagi konkurencyjne do tworzenia jeszcze innej infrastruktury. Lepiej być tym pierwszym i drugim modelu niż trzecim. Umiejętność przewidzenia tego, która firma, która tworzy nawet świetne rozwiązania software'owe, które rozwiązują jakiś problem, y, zmniejszają, zwiększają efektywność, organizują lepiej pracę, automatyzują pewne procesy. Y, jest to bardzo trudne. To nie jest takie proste, zero-jedynkowe. Ludzie bardzo często podchodzą do tego, że firma coś obieca. I to wygląda świetnie. I nawet jeżeli jest świetne, to ktoś może zrobić to jeszcze lepiej w ramach modelu klonowania. Nie wszystko da się zastrzec patent patentami. To nie jest świat medyczny, gdzie możemy bardzo wiele rzeczy blokować. Urzędy patentowe w segmencie technologii nie działają tak zero e, To jest trudny dział. Jak ktoś zna się na patentach w systemie amerykańskim, to czy nawet w skali globalnej, to wie o czym mówię. E, czyli zastrzeżenie substancji konkretnej, która jest unikalna. W przypadku segmentu medycznego jest znacznie łatwiejsza. Nie da się zrobić takiego ogólnego patentu na pewny mechanizm działania e, danego na przykład softwareu czy rozwiązania. Więc Nvidia jest liderem md MD ostatnia. Dokonuje przejęć bardzo dobrze. Dlatego, bo te przejęcia są mądre. One nie tworzą bagażu cenowego, czyli przyjmujemy firmy i wyciągamy z niej to, co nas interesuje i co nam zwiększy możliwości generowania lepszych zysków i przychodów. Nie tworzymy sobie bagażu w postaci pozostałej działalności operacyjnej, bo pozostała działalność operacyjna, na której my się nie znamy, może być problematyczna dla lepszych zysków i przychodów. Czyli AMD dokonuje takiej kanibalizacji biznesu, polegającej na wydzieleniu segmentu, który my możemy zastosować do własnej działalności operacyjnej. Niektóre firmy przyjmują całość i to zostawiają, ponieważ błędnie zakładają, że są w stanie wykorzystać to, co ta firma posiadała, do generowania zbliżonych zysków i przychodów, co za, czasami się sprawdza, ale musi być świetny zarządzający. Ktoś zadał czasami sobie pytanie, czy firmy z sektora półprzewodników potrzebują świetnych zarządzających. To zależy. Ja uważam, że tak. W segmencie odlewninie, w segmencie projektantów potrzebują. W segmencie produkcji maszyn zależy od segmentu. I zależy od udziału firmy w danym rynku. W segmencie litografii no tam. Idiotę można wsadzić, chyba że dojdzie do jakiegoś wyłamania, yy, z, jak zupełnie nowej technologii, gdzie firma nie będzie w stanie nadążyć na tym, ale to jest niemożliwe na razie. Natomiast w odlewni yy, w rzeczywistości można wsadzić idiotę do kierowania tym biznesem. I on nie będzie w stanie tego zepsuć. Każdy tam jest w stanie. Być może nawet yy, nie, niektóre. Ja nie będę dał tego przykładu. Nie wypada. Eee, przejdźmy teraz do następnego segmentu, to są projektanci i producenci. O co chodzi? No, bo wcześniej omówiliśmy produkcję maszyn, infrastruktury. Potem projektantów. Czyli w największym skrócie, ale mam nadzieję, że to jest trochę lepiej zrozumiałe i to daje też informacje o biznesach. Natomiast są biznesy, które projektują i produkują. I czasami ma to sens, czasami to nie ma sensu. Kiedy ma to sens? W segmencie pamięci. Kiedy to nie ma sensu? W segmencie. Moim zdaniem procesorów. Dlaczego. Chyba że to jest segment bardziej to ma większy sens w segmencie przemysłu. Intel w ramach swojej struktury jest projektantem. I producentem. Czyli ma odlewnię I produkuje ale to tworzy problem tworzy ryzyko na przykład tego że odlewnia. Która. Będzie realizowała tylko priorytetowo projekty Intela, który do niej należy, co, co odrzuca inne firmy do, wykona, do zlecenia produkcji. To jest jasne. Jeżeli jest tam semikonduktor, który to zrobi lepiej, lepiej, jeszcze może przeprowadzić test, kontrolę jakości. Kontrola jakości w przypadku Intela kuleje od lat. Znacznie bardziej, Intel ma znacznie większą ilość problemów, jeżeli chodzi o docelowy produkt, o całą architekturę, wydajność niż AMD. AMD też miał swoje problemy, ale e, od powiedzmy, od, od 2017-2018 roku e, jest nieproporcjonalnie mniejsza ilość problemów. Dodatkowo, zaraz przejdziemy do odlewni, odlewnie pożerają kapitał. Jak nic. E, więc jeżeli mamy nawet Intela, który jeżeli chodzi o projektowanie, no jest raz lepiej, raz gorzej, ale ma pewien udział w rynku, ma pewne współprace z Amazonem, z Lenovo czy z kimś tam, to jeżeli nawet generuje niezłe zyski jako projektant, to to może być zeżarte przez odlewnię. Więc wydzielenie tego byłoby mądrzejsze. Podzielenie tych firm. Firmy czasami się dzielą, więc może tak będzie. Więc podzielenie tego biznesu... Yy, przyszłości jakiejś jeżeli coś takiego zostanie ogłoszone będzie świetnym rozwiązaniem i przyjmowanie od zewnętrznych poprawa renomy i po prostu inwestycja w biznes taki jak Intel jako projektanta będzie znacznie bezpieczniejszy znaczy ktoś może powiedzieć no ale nie jest uzależniony i tak dalej ale taki biznes nie jest w stanie robić wszystko to może być dla niego zbyt skomplikowane Proces zarządzania tym jest trudny. Konkurencja jest zbyt duża, jeżeli chodzi o odlewnie. Więc e, to nie jest takie zarynkowane w przypadku pamięci. Jest oligopol. Ja o tym oligopolu na pewno mówiłem, będę mówić i e, dalej na Discordzie. Na YouTubie też mówię. W segmencie pamięci trzy firmy dominują cały rynek. Między innymi Samsung jest największym liderem w tym segmencie. Problem Samsunga jest taki, że gdyby Samsung wydzielił swój biznes w taki sposób, żeby dało się inwestować tylko w segment pamięci, to bym zamkniętymi oczami. Ale Samsung gra w niebezpieczną grę, konkuruje w segmencie elektroniki użytkowej. Produkują już wszystko, tam telewizory, odkurzacze, teraz chyba laptopy, coś tam, smartfony, zegarki. I, to, i problem jest taki, że nie mają takiej integracji jak Apple, a konkurują, nie wiem, z Xiaomi na przykład. Z Huawei, z, teraz będą z Lenovo, z Acer'em. No jest to bardzo trudne. Z, 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 z całą masą firm, z Philipsem, z Boschem. Oni produkują pralki, lodówki, no dosłownie wszystko. I to obniża im marsz. Natomiast oni też y, produkują, nie tylko projektują, oni też produkują pamięć. Pamięci to jest świetny biznes, jeżeli chodzi o centra danych, ponieważ centra danych to jest 30% to jest koszt pamięci. Czyli jak wydajemy miliard, to 300 milionów to jest koszt pamięci. Nawet jeżeli jest oligopol, no to ta pula trafi do tych firm. Segment pamięci jest bardziej neurologiczny jest bardziej cykliczny, jest cholernie zmienny, jest bardziej zmienny od projektantów, ale może dać ponadprzeciętne dobre stopy zwrotu zysku, ponieważ ciężko jest ocenić przyszłą wartość takich firm. Ciężko. Tam jest ogromna konkurencja, która czasami pojawia się, czasami nie. Tą historię też opisałem i będę opisywać na Discordzie dalej. Na YouTube też o tym mówiliśmy. Więc biznes, e, producenci tych urządzeń zintegrowanych, to jest segment półprzewodników, który zajmuje się całym procesem od projektowania po produkcji. Realizuje wszystko we własnych fabrykach. Ma pełną kontrolę, ale jest kapitałuchłonne. Musi wydawać na ogromne ilości pieniądze, pieniędzy na odlewnie. W segmencie pamięci to nie jest taki duży problem. Dlatego, bo e, stworzenie odlewni, produkcja e, pamięci nie jest taka kapitałuchłonna jak procesor czy GPU. Jest to cholernie drogi Ciężko jest zainwestować w segment pamięci tylko i wyłącznie. Są trzy firmy, które da się zainwestować. Polski inwestor ma to też utrudnione. To są segment istotnie cykliczny, ale cykliczność powinna się zmniejszać ze względu na rozwój i konkurencję tych największych graczy, jeżeli chodzi o moc obliczeniową. Więc te biznesy zachowują się obecnie jak czysta, czysty cykliczny wzrost. Powinny przejść w stronę mieszanego wzrostu. Dlaczego przemysł jest to bardziej uzasadniony, żeby w segmencie przemysłu firma zajmowała się też odlewką? Dlatego, bo tam proces kapitału chłonności jest mniejszy. Dlaczego? Bo siły twórczej i destrukcji są mniejsze. Dlaczego? Bo wzrost wydajności jest mniejszy. Czyli jakby, jakby nie, ma, nie ma takiego przyrostu wydajności. Oczywiście jest pewna poprawa jakości, zużycia wody, no ale proces rozwoju technologiczny, na przykład w segmencie pralek. Jest znacznie mniejszy niż w segmencie procesorów, które są używane do centrów danych. To chyba jasne. Więc tam zmiany technologiczne są wolniejsze, ale cały biznes też jest cholernie cykliczny, bo przemysł jest segmentem cyklicznym, uzależnionym od zachowań konsumenckich, chyba że przemysł, mówiłem o takiej niemieckiej firmie ostatnio, działa w modelu B2B i dostarcza jakieś rozwiązanie, jakiś sprzęt dla specjalistycznych firm. I ta dostawa jest przewidywalna, serwis jest przewidywalny, dodatkowo kosztuje, tworzy bardziej, przewidywalny, bardziej model subskrypcyjny, jeżeli chodzi o serwis, e, i tak dalej, i tak dalej. Więc Intel jest problematyczny, bo ma odlewnie, Samsung jest problematyczny, bo ma, zajmuje się wszystkim i ma ogromną konkurencję z wielu stron i nie może, e, nie może odpuścić tego segmentu. Konkuruje, wydaje ogromną ilość smartfonów, jeszcze, jeszcze znacznie większą niż Apple w tym segmencie, więc konkuruje w ogóle nie z Apple. Segment przemysłowy jest bardziej cykliczny, jest trudniejszy do inwestycji. To są trudne firmy do inwestycji, moim zdaniem. Najłatwiejsza forma, ale ryzykowna przez cholerną zmienność. Moim zdaniem ryzyko, zmienność jest, jest elementem ryzyka inwestycyjnego. Ponieważ długotermin, jeżeli obserwujemy tą jeżeli ta zmienność jest powtarzalna. Dlatego, bo powtarzalna zmienność musi wynikać z jakichś fundamentalnych, z fundamentalnej specyfiki firmy. Rynek nie jest na tyle głupi, bo rynek wycenia wszystkie znane informacje. Więc ta różnica jest i zrozumienie tego jest istotne. Dalsza część segmentu tego. Hmm, hmm współprzewodników dotycząca producentów urządzeń zintegrowanych to jest segment analogowych układów z salon można to nazwać w największym skrócie półprzewodnikami napięciowymi nie tylko o to chodzi oczywiście natomiast bo w ramach tego segmentu mamy też inny segment zaraz pokażę w ramach świata motoryzacji Natomiast w tym segmencie mamy oczywiście lidera Texas Instruments, yy, natomiast yy, co do zasady z pewnymi wyjątkami. Takim wyjątkiem na przykład jest Monolithic Power System. Segment yy, półcewodników napięciowych, nazwijmy go tak, on zawsze jest bliżej mieszanej wartości niż wzrost. Łatwiej jest przewidzieć przyszłe przychody, wzrost jest mniej atrakcyjny, jest większa konkurencja. Niższe są Marsz, ale Monolithic Power System jest pewnym wyjątkiem z kilku fundamentalnych powodów, wynikających z tego, czym się oni zajmują, do jakich mają klientów i jaka jest różnica między tym, co oni robią, a Texas System. Natomiast e, jeżeli chodzi o układy analogowe i segment e, związany z napięciem, on jest bardziej cykliczny, ponieważ ilość tych układów jest większa w. Elektronice użytkowej, która jest techniczna. Myślę, że to jest stosunkowo proste do e, obs obserwacji e, tego, jak się zachowują konsumenci. W przypadku tego też segmentu trzeba obserwować e, oczywiście poziom zapasów, też w segmencie pamięci, o czym zapomniałem powiedzieć. Czyli relacja obserwacji produkcji zapasów w stosunku do zapotrzebowania. Czy firma jest w stanie uzyskać, utrzymywać pewną część, e, Zapasów do zapotrzebowania i dlaczego? Dlaczego utrzymuje ten zapas? Czy on nie stworzy pewnych problemów w czas? Ale z drugiej strony, w przypadku jakiegoś szoku zwiększenia nakładów sprzedaży, czy firma jest w stanie przy pomocy własnej fabryki wyprodukować swoje rozwiązania? Więc nazwijmy to cyklem zapasów. Obserwacja cyklu zapasów. I obserwacja zmienności popytu to jest kluczowe. W ramach tego segmentu, czy mamy takie firmy, które działają w segmencie motoryzacji, no i one są bardziej kluczowe. Eee... No, tu macie Państwo niemiecką firmę. Oni zajmują, działają w segmencie energetycznym, tu zresztą to widać to na EPS-ach. One często są płaskie, przychody lepiej rosną, ale zyski są bardziej zmienne, bo segment motoryzacji jest cholernie cykliczny, o czym Państwo wiecie. Podlega zmianom zachowań konsumenckich w 100%. Eee, są też firmy specjalistyczne, jak Marvel Technologies, również telekomunikacja, routery, przełączniki, konkurencja dla Cisco, trochę bardziej wzrostowa. Ma pewne niszowe rozwiązania, które nie ma Cisco i może zastąpić Cisco w przyszłości. Eee, w niektórych miejscach, nie w całym oczywiście, nie całkowicie. NXP Semiconductor to jest firma działająca w Holandii. Taki niemiecki odpowiednik też w segmencie zarządzania energii i motoryzacji. Motoryzacja jest ciężka do inwestycji. Jeżeli ktoś zakłada, że wzrost gospodarczy będzie kontynuowany i konsument, konsument będzie bardziej zadowolony, to są świetne firmy do inwestycji. Jeżeli ktoś nie jest przekonany, powinien trzymać się zaleka od tych firm. Natomiast. Problem jest e, właśnie w, segmenci, w segmencie przemysłu e, motoryzacyjnego, jeżeli chodzi o 3P2, Kolejny segment odlewni nagrałem film Taiwan Semiconductor. Zachęcam do sprawdzenia tego filmu. Odlewnie to jest produkcja okładów na zlecenie innych firm. Tutaj inwestycja jest prosta, Taiwan Semiconductor. On nie jest cykliczny, bo wszyscy się do niego zgłaszają. Kiedyś był bardziej, teraz jest znacznie mniej. Jak ktoś lubi firmy typu infrastrukturę, jak ASML, to moim zdaniem jednym z najlepszych biznesów na świecie jest MSM Semiconductor. Jakby Gdyby tam nie było tego czynnika ciężkiego, ciężaru, emocjonalnego, związanego z, z wojną chińsko-tajwańską, o której mówi się od 2011 roku, że, że tam co roku będzie, to dzisiaj akcje powinny być 2 trzy razy droższe. Firma kontroluje ponad 60% rynku. Kontroluje najnowszy proces technologiczny, jeżeli chodzi o technologię nanometrów. 2025 ma być przejście, rozwój technologii nanometrowych Więc to jest coś, co nas interesuje. Tych odlewni jest więcej, ale one zazwyczaj, nie zawsze, zazwyczaj działają w jakiś specjalistycznych branżach. No, Intel ma swoją odlewnię, jest firma Global. MIC to jest chińska, ona próbuje naśladować Tower Semiconductor. To jej nie wychodzi, to jest bzdura. Oni działają w segmencie elektroniki niskomarżowej i nie wiedzą co robią. są głównie w segmencie pamięci. Jest firma UMC, o której za chwilę powiem. Tower Semiconductor to jest izraelska firma, oni, produkują, oni zajmują się produkcją półprzewodników dla segmentu medycznego. Natomiast jeżeli chodzi o technologię, o co chodzi z tymi kanometrami, nie wiem czy to wyjaśnię. Nanometry w technologii, bo przewodników odnoszą się no do, jak sama nazwa wskazuje miara to jest wielkości do rozmiaru, czyli najmniejszych elementów, które są na chipie. Takich jak tranzystory oraz odległości między tymi tranzystorami. Mniejsza liczba nanometrów oznacza w praktyce, tworzy też pewne problemy technologiczne, ale oznacza w praktyce, że tranzystory są mniejsze, a co to oznacza? Że da się ich więcej upakować. Da się jej więcej wsadzić na chip. Więc dzięki temu ten docelowy chip e, może być szybszy, może być bardziej wydajny, może zużywać mniej energii ale wie, albo więcej, bo zależy od procesu technologicznego. E, więc rozwój tej technologii jest kluczowy, i pytanie: Co będzie po dwóch nanometrach? Nie wiem. Niektórzy oczekują ode mnie odpowiedzi na to pytanie, ja naprawdę nie wiem. Może no, będzie jeszcze lepsza technologia, ale jest to na razie pewna bariera, o której powszechnie się mówi, że może być trudna do przeskoczenia, ale są pewne rozwiązania. E, i, to nie są, I to nie są rozwiązania, które tam, które są publicznie po, e, omawiane, e, takie jak na przykład wyjście z technologii krzemowej. Tu nie chodzi o to. Więc. Nanometry są kluczowe w tym. Taiwan Semiconductor musi nad tym nadążać, nad najnowszą produkcją, no i oni to robią. No nie są w stanie tego nie robić, mają 60% rynku. Nie są w stanie. Muszą to robić. Więc to nie jest tak, że Samsung jest w stanie zrobić to, co Taiwan Semiconductor nie jest. Intel nie jest w stanie tego zrobić. Taiwan Semiconductor robi najnowszą technologię, ma największe marże w tym segmencie. Nie ma możliwości, żeby szeroki segment półprzewodników dla 12-24 miesięcy radził sobie dobrze bez Time'a Semiconductor, chyba że znowu pojawi się temat wojny. To jest jedyny temat, który pływa na ten segment. To jest świetny biznes. Jest pytanie o firmę Global. Kiedy firma Global. Yy, są pytania o firmę Global. Yy, ona miała proces Time'a Semiconductor o naruszenie patentów. Ale doszło do ugody i firma zajmuje się raczej bardziej klasycznymi rozwiązaniami. Czyli starszej technologii, nie najnowszej, jeżeli chodzi o jonometr. E, więc produkcja układów scalonych największa firma, najnowsze technologie, z, zbieranie zleceń wspaniały biznes. Czego chcieć więcej? Dywersyfikacja ich przychodów, zwiększa ich struktury. To macie Państwo dla, y, przykład, dlaczego Samsung nie jest tak ma kontaktem no bo skupia się głównie na pamięci. No a więc yy, Temas semikonduktor skupia się przede wszystkim na cpu i gpu a nie tylko natomiast mamy specjalistyczne odlewnie takie jak umc i kiedy na przykład semikonduktor przyjmuje i jest pochłonięty rynkiem najnowszych technologii których jest najbardziej marżowy. I są firmy z segmentu odlewni a, które mają bardziej, które zajmują się na przykład w segmencie elektroniki użytkowej jeżeli chodzi o telewizory no i gdzie produkują tę te, technologię dla telewizorów? Tam jest konkurencja mniejsza, ale wzrost zysków jest mniejszy i ta ochłonność też jest mniejsza, ale wzrost przychodów jest mniejszy. Ryzyko jest takie, że konkurencja, która napotka problem technologiczny, przejmie jakiś te, ten segment przyszłości. W co wątpię? UMC United Microelectronic Corporation. Yy, Współpracuję z takimi firmami jak Sharp, ale nie tylko. LG. LG co prawda ma tam z, y, od, od dłuższego czasu własne rozwiązania, ale na przykład y, wszelkie. Y, większość firm musi współpracować, które zajmują się produkcją tele, telewizorów z UMC. Przedaż telewizorów jest silnie cykliczna. Y, a przez to, że to są starsze technologie, takie jak 28 nanometrów to są rozwiązania dla przemysłu i możliwości też wzrostu i potrzeba tego wzrostu wydajności wynikająca z mniejszej wielkości przewodników nie jest wymagana. Te firmy też generują wyższe dywidendy. Wysokie dywidendy mają bardziej stałe przepływy pieniężne. To jest świat bliżej wartości mieszanej, ale raczej wartości. Ryzyka na no to przyszłość związana z konkurencją w segmencie elektryniki, ale na pewno tego typu biznesy moim zdaniem są bezpieczniejsze od firm, które już dystrybują końcowy produkt i muszą o każde 100 dolarów walczyć. To konkurencja jest mniejsza. Nie ma takiej walki cenowej, a też walki o wydajność, czy wzrost jakości tego sektora. To jest niezły biznes. Ale nie tak no, znacznie, znacznie, znacznie gorszy Temas Semicontaktor. Jeżeli chodzi o olewnią, to tylko Temeras Semikontak. W segmencie pamięci Samsung, ale nie da się kupić akcji Samsunga z samego segmentu pamięci, więc są takie rozwiązania jak Phoenix czy Micro. Powinien być jeszcze dział o softwareze, który służy do projektowania CarM Technologies i nie tylko. Natomiast to jest segment, który. O którym jeszcze nie mówię, nie jestem w stanie tak. Dokładniej i pewnie opowiedzieć nawet w największym skrócie. Przynajmniej własnymi słowami. Mogę oczywiście wyczytać z internetu, ale to nie będzie miało żadnej wartości dodanej. Nie jestem w stanie nic bardzo ciekawego powiedzieć o tych firmach. Są świetne biznesy i one są kluczowe na w ogóle w całym początkowym etapie projektowania. I są dwie firmy, które są najbardziej istotne poza ARM. Natomiast Dam sobie tutaj czas i to przedstawię osobny materiał. Więc tak to wygląda w największym skrócie. Jeżeli chodzi o segmentów u W Największym skrócie, bo nie mówiliśmy wszystkich firm, wszystkich segmentów. Ale moim zdaniem najbardziej kluczowe. Od projektantów po projektantów, którzy zajmują się produkcją, od odlewni po bardziej cykliczne segmenty, po ciekawostki biznesowe. Mam nadzieję, że ten film okazał się pomocny. I odpowiedział na niektóre pytania. Zachęcam do komentowania i do usłyszenia niebawem w następnych materiałach.